Tuż przed rozpoczęciem tej sesji otrzymałem z rąk księdza duszpasterza środowiska parlamentarnego książeczkę poświęconą księdzu Jerzemu Popiełuszce z takim interesującym tytułem Polska jutra. Myślę, że po to również przyglądaliśmy się przeszłości, historii, wspominaliśmy księdza Jerzego Popiełuszkę i was, drodzy księża, którzy w tamtych czasach służyliście wojsku jako alumni, by kształtować Polskę jutra, by uczyć się, może nie tyle uczyć się, co ożywić w sobie wierność tym wartościom, którym służył ksiądz Jerzy. Tych wartości nie wymieniam, bo pewnie bym nie wymienił wszystkich. One zostały tutaj już wielokrotnie powtórzone w trakcie tych wykładów, referatów, które wysłuchaliśmy. A więc proponuję, żebyśmy w duchu wdzięczności za życie i męczeńską śmierć księdza Jerzego pomodlili się na końcu w intencji naszej ojczyzny, żeby również i Polska jutra była kształtowana na tej bazie tych wartości, które pewnie w jakimś takim skrócie wyrażają słowa wypisane na sztandarach wojskowych Bóg, honor, ojczyzna. Pace Bożej Królowej Polski, tej, którą czcimy w Katedrze Polowej jako hetmankę żołnierza polskiego, zawierzmy zatem teraźniejszość i przyszłość naszej ojczyzny. Pod Twoją obronę uciekam się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam wszystkich na spotkanie do sali konferencyjnej.